Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 8 maja 2020 roku. Masz 20 metrów ode mnie przy jodle. Aha. Siedziała wilczyca. Mhm. I w momencie, kiedy ja ją zauważyłam... Katecheza 5:10. Doskonale wiecie, gdzie jestem. Szliśmy tędy przecież 12 marca, wiecie dokładnie. Tutaj leżały takie ścięte gałęzie, o których mówiłem, że właśnie tak samo w naszym życiu czasami jest. I kiedy postępujemy w wierze, to tak następuje, że pewne rzeczy muszą być obcięte, żeby inne rzeczy mogły owocować. No jeszcze owocu nie widzimy, ale przepiękne kwiatki oznaczają, że tutaj będą fantastyczne owoce, które oczywiście mojego fantastycznego sąsiada poproszę. Te odgłosy, które może słyszymy, to nie obawiajcie się, nie. To nie jest coś, co żyje może u ciebie na balkonie, albo tutaj ktoś zamknął to coś w łazience. Nie, to jest tutaj znany i lubiany wilk. Nie jest dzisiaj bohaterem Ewangelii, ale występuje w niej. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi tak do faryzeuszów. Ja jestem dobrym pasterzem, a najemnik jest tym, który gdy zbliża się niebezpieczeństwo, ucieka, no bo mu zapłacili, żeby się opiekował owcami. I kiedy przychodzi niebezpieczeństwo, no nie ma tyle motywacji, on ich po prostu nie kocha, więc zwiewa, opuszcza i ucieka. Takie są dwa słowa użyte. Kiedy on opuszcza i ucieka, nie zostaje pustka, tylko od razu przychodzi w tej historii wilk. I znowu czyni dwie rzeczy, o których czytamy. Porywa i rozprasza. Dzisiaj mamy takie dwie postacie, takie parami występują. Najemnik razem z wilkiem i z drugiej strony Jezus z Bogiem Ojcem. Troska Jezusa, wiemy jaka jest. Jezus oddaje życie za owce. Jezus nie bierze pod ewentualność tego, że przychodzi niebezpieczeństwo. No to zwiewamy. No bo nie, sprzedajemy pastwisko i uciekamy gdzieś. Nie. Jezus mówi, że oddaje życie swoje za owce. Jak to dzisiaj następuje z tym uciekaniem, rozpraszaniem? Posłuchajmy tego, co ma do powiedzenia na temat wilka pani Anna, inżynier specjalizujący się w Białowieskim Parku Narodowym oraz w wielu innych parkach, tam gdzie właśnie badała te stworzenia, kim jest wilk. Jarosław Agaciński, mam pytanie, czy rozmawiam z panią Anną Jarząbską? Tak jest. Super, no niesamowita radość. Otrzymałem ten telefon od jednego chyba z pani jakichś kierowników, szefów, kogoś. W każdym razie, kto powiedział, że jeśli chodzi o wilki, no to pani mi po prostu powie najwięcej z pierwszej ręki. Tak, słucham. O co chodzi? Dzwonię w totalnie nietypowej sprawie, ale nie dzwonię z radia. Jestem nauczycielem z Lublina. Muszę mieć parę informacji na temat wilków. Dobrze, nie ma problemu. No to super. To niech pani powie, no w ogóle jakie te wilki są? Groźne czy też niegroźne? Instynktownie boją się ludzi. Czują ludzi po zapachu. Wyczuwał mnie wilk nawet z kilkuset metrów i uciekał ode mnie. Nawet te młode wilki też mają już instynktownie taki wbudowany strach przed człowiekiem. Natomiast jeśli chodzi o zwierzęta gospodarskie, to jest łatwy łup dla wilka. Jeżeli one nie są dobrze strzeżone, te zwierzęta gospodarskie, typu owce, krowy, konie nawet, wilki chętnie atakują takie zwierzęta. I dochodzi do strat w takim gospodarstwie. Wilk został przez społeczeństwo oznaczony takim piętnem groźnego zwierzęcia. No. Chodzi tu mi o bajkę właśnie z czerwonym kapturkiem, gdzie to zły wilk przebiera się za babcię, zjada babcię, ale tak nie jest. Naprawdę, jeżeli wilk zobaczy człowieka, to nie zaatakuje go, ale wręcz odwrotnie ucieknie. Ucieknie od danej osoby, schowa się gdzieś, bo tak jak mówiłam, te lata eksterminacji stworzyły taki system u wilków, jednak takiego strachu przed człowiekiem. Pani spotkanie z wilkiem. Moje pierwsze spotkanie z wilkiem miało miejsce na Słowacji, nie w Polsce akurat. Byłam wtedy na obozie naukowym
botaniczno, takim zoologicznym. I tam, siedząc na takiej połoninie słowackiej, czułam na sobie wzrok. To tak, tak często ludzie mają, że po prostu jak siedzą, czasami czują, jak ktoś czy coś na nich patrzy. I ja tak właśnie się czułam. No to pewnie jakiś mężczyzna z obozu obok. Akurat okazało się, że nie, ponieważ 20 metrów ode mnie przy jodle siedziała wilczyca. I w momencie, kiedy ja ją zauważyłam, zaczęła uciekać, ale to nie było takie uciekanie bardzo szybkie, tylko wolnym takim kłusem, można by powiedzieć, przebiegała sobie przez połoninę, 20 metrów ode mnie. To było moje pierwsze spotkanie z wilkiem. Super, bardzo pani dziękuję. Rozmawiałem z panią... Wszystkiego dobrego, do widzenia. Z tą specjalistą, nawet magistra inżyniera. Specjalistką. Mam nadzieję, że inżyniera. No ja wiem. Specjalistką od właśnie wilków. Wielkie dzięki za tych parę słów na temat tego, kim jest wilk. Z pełnym szacunkiem dla wilka, jednak Jezus w tej Ewangelii chce, żebyśmy zrozumieli ten przykład w taki sposób. Tak, jak wilk porywa te baranki czy owieczki, tak samo diabeł czai się na to, że człowiek pozbawiony pasterza staje się bezbronny. Słyszeliśmy, że najemnik ucieka i porzuca, opuszcza. Już dawno porzucił i uciekł. W tym momencie bez opieki, bez kogoś, kto się o mnie troszczy, zostaje wystawiony na wielkie niebezpieczeństwo. Tak. Zawsze podziwiam ludzi, którzy mówią, no nie, ja w nic nie wierzę, ale dam sobie radę. Dam radę żyć dobrze, być dobrym, nieuzależnionym. No tak zawsze myślę, skąd weźmiesz tę siłę? No okej. W każdym razie pojawia się wilk, który też dwoma słowami jest określone, co robi. Wilk porywa i rozprasza. Myślę, że sami doświadczacie obecnie, że wystarczy tylko, że pozbawię się opieki pasterza, pozbawię się opieki wewnętrznej. Od razu pojawia się mnóstwo rzeczy, które mnie do czegoś starają się porwać. Ja czasami mam wrażenie, że reklamy nie robią nic innego, tylko mają nas porwać, przekonać, żebyśmy koniecznie coś kupili. Ale reklamy to jest jeszcze pikuś. To są rzeczy, które oglądamy i które niestety trochę nas ogłupiają. Ale są rzeczy o wiele gorsze, które nas porywają, naszą świadomość, nałogi, uzależnienia i rozpraszają. Obecnie namówić kogoś do skupienia jest bardzo trudno. Często ludzie mówią, że kiedyś, kiedy nie było komputerów, kiedy nie było tylu po prostu ładnych domów opłotowanych z basenami, ludzie się częściej odwiedzali. Ludzie znali się. Teraz bardzo często na klatce albo dom jeden obok drugiego ludzie nie utrzymują za bardzo kontaktów. Jeśli utrzymujecie, fantastycznie. Ale jakby zakres rozpraszania, zakres porywania nas do czegoś jest coraz szerszy. Zły duch porywa i rozprasza. Porywa, przykuwa do czegoś, co nie jest pasterzem, co nie jest najważniejsze. On robi z tego rzecz najważniejszą. Tak działają nałogi. Aż doprowadza się do momentu, że nie mogę bez tego żyć, że się zafiksowujemy na czymś, co robimy, co mamy. Uważamy, że jest to najważniejsze na świecie. Rozprasza, czyli uniemożliwia nam zobaczenie tego, co jest najważniejsze. Tak jakbyśmy rozsypali, słuchajcie, mnóstwo puzli i zapytać się, który z nich jest najważniejszy. Nie potrafimy powiedzieć. Nie możemy naszego życia i wszystkich sytuacji, które mamy w życiu, uważać za kostki puzli. Musi być ktoś, kto nam to życie organizuje. Inaczej będziemy dokładnie jak owce pozbawione pasterza.